Gwiezdna wojna Akolita to jest serial tak okropnie zły, że aż czuję się w obowiązku, aby przed nim przestrzec. Obejrzałem pierwszy odcinek i kilka minut kolejnego, abyście wy nie musieli. Fabuła jest prowadzona w sposób idiotyczny, roi się od dziur fabularnych, a jeżeli ktoś ma alergię na poprawność polityczną i bycie woke, to podczas seansu dostanie wstrząsu anafilaktycznego. Hej, ja nazywam się Jakub Lipowski i zapraszam na odcinek, w którym omówię po kolei wszystkie sceny z pierwszego odcinka Gwiezdnej Wojny Akolita, czyli Star Wars The Acolyte. I następnie wyjaśnię, co jest z nimi nie tak. Początkowo miałem robić omówienie dwóch pierwszych odcinków, ale po prostu nie dałem rady przebrnąć przez drugi w całości. Zaczynajmy. Na start serialu dostajemy scenę, w której tytułowa Akolitka poluje na Indarę, mistrzynię Jedi. Namierza ją w pewnym barze i chce, aby Indara ją zaatakowała, ale mistrzyni odmawia. W związku z tym, że Akolitka atakuje towarzyszy Jedi, wywiązuje się walka, a w jej trakcie Indara orientuje się, że jest to Osha. Dawna padawanka, a przynajmniej to próbuje wmówić nam serial. Jeżeli dotrwamy do końca odcinka, to dowiemy się, że Osha ma siostrę bliźniaczkę, niejaką Mei, i to właśnie ona jest Akolitką, która została rozpoznana przez Indarę. Jako, że Indara jest niechętna do jej zabicia, a do tego opuszcza gardę, to ostatecznie ginie w walce. Ostatnimi świadkami tego zdarzenia są barman i jego dziecko, a Akolitka chce ich zabić, ale ostatecznie się lituje. Gdyby Indara miała odrobinę instynktu samozachowawczego, to po ataku na pierwszą osobę położyłaby i rozbroiłaby Akolitkę, a dopiero potem z nią rozmawiała. Rozumiem, że mogła dać się nabrać na numer z nożem, ale dalej. Nie przekonuje mnie scenariusz, w którym mistrzyni Jedi mogłaby dopuścić do takiej sytuacji, a co dopiero w niej zginąć. To wygląda, jakby Indara odpuściła i po prostu dała się zabić. W ogóle śmierć od pojedynczego noża w klatkę piersiową jest absurdalna jak na obecne standardy Star Warsów. Chociażby w Asoce jedna z postaci została przybita na wylot mieczem świetnym i się z tego wylizała. W następnej scenie przenosimy się do pobudki Oszy na statku. Poznajemy też jej kolegę, z którą dokonują naprawy statku transportowego. Podczas niej dochodzi do eksplozji jednego z układów, powodując niewielki pożar. Tak, w świecie Gwiezdnych Wojen spalanie bez problemu zachodzi w przestrzeni kosmicznej. Ten widok przywołuje u Oszy słowa, które słyszała podczas pożaru, w wyniku którego spłonęła jej rodzina. Chwilę później na tym statku pojawia się przyjaciel Oszy, Jedi Yord Fandar, wraz ze swoją padawanką. Prowadzą przesłuchanie Oszy w sprawie jej przeszłości i alibi z wczoraj. Dziewczyna wypiera się swoich czynów, ale Jedi przyprowadzili barmana w formie świadka, po czym zabierają ją na statek więzienny. Z tym fragmentem jest tyle problemów, że aż w to nie wierzę. Yord wydaje się najdurniejszym Jedi, jakiego widziałem w Gwiezdnych Wojnach, a kolejne sceny jeszcze to potwierdzą. Bohaterowie rozmawiają tu o rzeczach, które wszyscy już wiedzą lub powinni wcześniej sprawdzić. Każdy z nich na pewno wiedział, kiedy Osha znajdowała się w zakonie i dlaczego go opuściła. Nie ma też potrzeby opowiadania o śmierci jej rodziny w wyniku pożaru, bo w scenie naprawy dostaliśmy foreshadowing tego zdarzenia. Twórcy mogli wtedy też pokazać retrospekcję tego zdarzenia, w myśl zasady show don't tell. Teoretycznie w scenie przesłuchania wystarczyło wspomnieć, że jest podejrzana, bo pasuje do opisu morderczyni, ma motyw w formie nienawiści do Indary za wlecenie z zakonu, a poza tym wzięli ze sobą świadka, aby rozwiać wątpliwości. Niestety podejrzenie i znalezienie Oszy nie ma sensu. Ona przebywa na statku handlowym. W jaki sposób trafiłaby na planetę, gdzie przebywała Indara i jak wróciła na statek? Ktoś chyba zarejestrowałby takie zdarzenie. Jak namierzyli ją Jedi, skoro została tam nielegalnie zatrudniona? Czy na zewnętrznych rubieżach naprawdę nie ma żadnej innej osoby, która mogłaby przypominać Oszę? Dlaczego Osha nie próbowałaby zmienić wyglądu, skoro została rozpoznana? Jakim cudem Osha i Mei mają identyczne fryzury w takim samym kolorze? Czy w całej galaktyce jest tylko jedna farba do włosów? Rozbrajanie też motyw ze statkiem więziennym. Skoro Osha jest taka niebezpieczna, to dlaczego Yord osobiście nie pojmie ich na kursant, a zamiast tego wysłają na zwykłym więziennym statku? Przecież mógł się nim zabrać w ramach eskorty. W ogóle więzień tak niebezpieczny jak Osha powinien chyba dostać osobny transport. Do tego do pojmania Oszy został wysłany Yord, który ma zaledwie 2 lata stażu jako rycerz i jego padawanka. A Osha dała radę pokonać mistrzynię Jedi. Na miejscu Jedi wysłałbym po nią 5 osób z dużym stażem w walce. Przenosimy się do świątyni Jedi, gdzie Sol, dawny mistrz Oszy, uczy młodzików.
Przychodzi do niego mistrzyni Bernestra i informuje go o śmierci Indary. Sol wątpi, żeby Osza coś takiego zrobiła, ale obiecuje wesprzeć Bernestrę. Jednocześnie rozmawiają o tym, że trzeba tę sprawę załatwić szybko i po cichutko, aby ich wrogowie politycznie nie wykorzystali faktu, że była Jedi zabiła innego Jedi. Idziemy dalej. Osza rozmawia z innymi więźniami na statku więziennym. Ci pytają ją, czy chce im pomóc w ucieczce. Osza odmawia, ale chłopaki i tak przystępują do realizacji planu. Powodują awarię pilotujących dronów, a cele otwierają oderwaną ręką robota strażniczego. Zostawiają Oszę i jednego z więźniów na pastwę losu. Osza próbuje znaleźć sposób, aby się wydostać, jednak ręka i jej urządzenie są za daleko. Próbuje przywołać urządzenie mocą, ale nie daje rady tego zrobić. Na szczęście statek przychyla się i urządzenie przesuwa się blisko krat. Osza otwiera swoją celę, a potem biegnie do kapsuły ratunkowej. Postanawia uratować nieprzytomnego więźnia, ale ten budzi się i ucieka w ostatniej kapsule, porzucając dziewczynę. Z tego względu Osza biegnie do kokpitu i zapina się pasami w miejscu jakichś stóp. Statek spada i jakimś cudem nie spala się w atmosferze. Następnie rozbija się na planecie. Zacznijmy od podstawowego pytania. Jakim cudem na tym statku nie ma więcej straży? Mamy na nim jedynie dwa roboty piloty i jednego strażniczego. Przypominam, że przewożą potencjalnie groźnego więźnia zdolnego zabić nawet mistrzynię Jedi. W ogóle co to za debilny pomysł, aby tylko jeden robot pilnował 8 więźniów? No ludzie, to jest przecież jakiś ponury absurd. Skąd ci więźniowie w ogóle wiedzieli, że Osza jest zabójczynią Jedi? Chyba nie mogli podsłuchać plotek strażników, bo na pokładzie są jedynie droidy. Bernestra z Solem mówili, że tą sprawę trzeba załatwić dyskretnie. I jednocześnie ci więźniowie wiedzą już, że została zabita mistrzyni Jedi i że laska obok nich to jest prawdopodobna morderczyni, która tego dokonała. No to przecież jest przeciwieństwo dyskrecji. W jaki sposób jeden z więźniów dał radę zdalnie wyłączyć roboty pilotujące statek? Przecież hakowanie systemów w Gwiezdnych Wojnach zawsze wymagało fizycznego podłączenia się do odpowiedniego gniazda. R2-D2 robił to przez cały czas. Dlaczego Osza nie była w stanie przywołać potrzebnego przedmiotu mocą? Okej, nie była od paru lat w zakonie, ale osoby związane z mocą powinny być w stanie to zrobić. Bardzo łaskawie mogę przymknąć na to oko, bo to w sumie foreshadowing, że Osza nie jest w formie i raczej nie dałaby rady zabić Indary. W ogóle jakim cudem rzeczy Oszy nie zostały szczelnie zabezpieczone? Po prostu wyleciały z jednej szafki po uderzeniu w kolejną asteroidę. Rozumiem, gdyby ręka robota akurat szczęśliwie upadła bliżej, ale to jej narzędzie? No to jest bardzo fortunny zbieg okoliczności. Przenosimy się do kolejnej sceny. Mistrz Sol ogląda hologram Oszy, a następnie rozmawia na jego temat ze swoją padawanką. Później idzie do bloku więziennego, gdzie przesłuchuje więźniów ze statku. Następnie Bernestra zgadza się, aby wyruszył na poszukiwania Oszy w okolicy wraku. Przepraszam bardzo, ale jakim cudem oni znaleźli więźniów z kapsuł? Zabrali ich na kursant, ale nie wpadli od razu na to, aby przeszukać wrak. Silny użytkownik mocy chyba mógłby być w stanie spowolnić spadanie statku, więc szansa na przeżycie Oszy nie jest aż taka mała. Jeśli mieli informację, że statek się rozbił i namierzyli kapsuły ratunkowe, w których nie było Oszy, to chyba przydałoby się wysłać drużynę Jedi, aby sprawdzili wrak. Ci pomniejsi przestępcy powinni mieć mniejszy priorytet niż zabójczyni Indary. Przypominam, że do tej sytuacji nie musiałoby nawet dojść, gdyby Yord od razu ją zgarnął na kursant. Idziemy dalej. Osza budzi się na statku bez śladu żadnych fizycznych obrażeń, po naprawdę twardym lądowaniu. Spoko, w końcu w Gwiezdnych Wojnach Disneya da się lądować na planecie z prędkością światła, więc łaskawie przymknijmy na to oko. W każdym razie na statku pojawia się zakapturzona postać, za którą Osza podąża. W międzyczasie Sol zabiera padawankę i Yorda na misję odszukania Oszy. Przy okazji dostajemy żart o tym, że Yord jest roznegliżowany od pasa w górę, bo akurat prasuje ubranie i przeszkadza to dwójce Jedi. Może nigdy nie widzieli parownicy, więc nie ogarnęli co robi. Nie jestem też przekonany, czy mistrz Jedi, rycerz Jedi z 2-letnim stażem i młoda padawanka są odpowiednią ekipą do poszukiwania zabójczyni Indary. Dobra, mniejsza o to. Wracamy do Oszy, która idzie za tajemniczą postacią. Okazuje się, że jest to wizja, w której widzi Mei, swoją siostrę bliźniaczkę. Pyta się jej, czy zabiła Indarę, a Mei to potwierdza i grozi, że zabije wszystkich.
Dopiero w tym momencie widzę wprost poinformowane, że Osha być może niekoniecznie jest winna zabójstwa. Po co twórcy ukrywali ten fakt? Pewnie dla wartości szokowej, albo żeby sztucznie stworzyć tajemnicę, która mogłaby zachęcić do dalszego oglądania. Tymczasem Sol rozmawia na statku ze swoją padawanką Yordem. Nie wierzy w winę Oszy i opowiada o Mei, której śmierć w ogniu widział na własne oczy. Z tego względu odrzuca myśl, że to Mei może być winna zabójstwa. Jedi lądują na Karlak i szukają Oszy, która akurat uciekła do jaskini. Ścigają ją, dziewczyna prawie ześlizguje się z klipu, ale Sol ratuje ją mocą i zabiera ze sobą, nie wierząc w jej winę. Przepraszam bardzo, ale skoro Sol widział śmierć Mei, to dlaczego w tej sytuacji wątpi w winę Oszy? Wszystkie dowody, które zakon uznaje za wystarczające, mówią, że to ona jest winna. Jego zachowanie jest co najmniej nieodpowiedzialne. Przecież Osha mogłaby go zabić, dosłownie wbijając mu nóż w plecy. W takim wypadku Sol zginąłby, narażając Yorda i swoją padawankę. Skoro Osha pokonała mistrzynię Jedi, to chyba dałaby radę Yordowi oraz nastoletniej uczennicy. Tego typu działania Sola bardzo mocno podkupują jego autorytet. Jako detektyw w tym serialu zachowuje się naprawdę nieodpowiedzialnie, a do tego ignoruje siłę dowodów. Jeszcze potrafiłbym zrozumieć, gdyby wypominał Yordowi oczywiste błędy, które wymieniłem w części przybycie Jedi. Zamiast tego, Sol po prostu nie wierzy, że Osha może być winna. Na zakończenie dostajemy chyba najgłupszy monolog w historii monologów. Padają w nim słowa, że nie pokonasz Jedi, jeśli zaatakujesz go bronią, a Akolita nie zabija bronią. W takim razie dlaczego Mei zabija Indarę nożem? Jakim cudem nikt w Disneyu nie wyłapał, że ten monolog kompletnie nie ma sensu? Czy tam nikt nie czytał własnych skryptów? Czy w produkcjach za miliony dolarów naprawdę nie ma nawet stażysty, który mógłby wyłapać tego typu głupoty? W ogóle dlaczego ten typ mówi o tym, że nie zabija bronią, a potem włącza miecz świetlny? Padają jeszcze słowa, że Akolita zabija marzenia. Tu się nic nie trzyma kupy. Star Wars Acolyte to są absolutnie okropne Gwiezdne Wojny i jeszcze gorszy serial kryminalny. Zbierzmy to wszystko do kupy. Twórcy ukrywają fakt, że Osha ma bliźniaczkę, aby utrzymać nasze zainteresowanie. Ekspozycja fabularna jest koszmarnie toporna. Postacie, szczególnie detektyw, zupełnie nie myślą i podejmują nieracjonalne decyzje, a to prowadzi do dziur fabularnych. Tak teraz sobie uświadomiłem, że przedstawienie postaci też leży. Ja nie polubiłem ani jednej postaci w tym serialu, to jest aż niesamowite. Motywacja i cele antagonisty nie zostały jeszcze przedstawione. A w ogóle ostatnia scena i metody działania Mei każą mi sądzić, że wrogowie Jedi to są jacyś skończeni debile. Pierwszy odcinek dałoby się skondensować z 35 minut do jakichś 20 minut, gdyby usunąć wszystkie zbędne sceny i załatać dziury fabularne. Pomijając startową walkę i scenę ucieczki ze statku, nie dostajemy akcji. Zamiast tego oglądamy widoki oraz słuchamy nudnego gadania postaci. I te wszystkie problemy pojawiają się w pierwszym 35-minutowym odcinku. Na koniec nawiążę jeszcze do słów z początku, że serial jest wok. Nie robiłem tego w trakcie samej krytyki, aby uniknąć komentarzów w stylu, że jestem uprzedzony i dlatego Akolita mi się nie podoba. Poprawność polityczna to jest najmniejszy problem w tym fabularnym bublu. I ja to mówię na poważnie, bo na samą autorkę już i tak wylała się fala krytyki za tekst, że są to najbardziej gejowskie Gwiezdne Wojny, a R2-D2 jest lesbijką. Nie, to nie jest żart. Ja teraz skupię się tylko na tych najbardziej oczywistych przesłankach, że ten serial jest woke. W pierwszym odcinku dostaliśmy kilka stereotypowych, silnych, kobiecych postaci, które są najbardziej decyzyjne ze wszystkich. Mamy też inkluzywną obsadę, a biali mężczyźni odzywają się tylko w dwóch scenach i dziwnym przypadkiem są to więźniowie na statku. Wśród młodzików, których uczy Sol, nie pojawia się nawet jeden biały chłopiec. Mamy czarnoskórych i azjatyckich chłopców, mamy dziewczynki o różnych kolorach skóry, mamy nawet kosmitów, ale najwyraźniej białych chłopców zabrakło. Dziwny zbieg okoliczności, czy może ktoś tutaj przypycha swoją światopoglądową wizję? Ocenę zostawiam każdemu indywidualnie. Z mojej strony na dzisiaj to by było na tyle. Dziękuję za uwagę, ja nazywam się Jakub Lipowski i życzę udanego dnia.